Kamila, jak to się kameruje? Dzień dobry, wtorkowy, prawie noc, jak to mówi Bente, a w dzisiejszym odcinku Gotuj z Kreatorem! Tak, Kreator też potrafi gotować. Chodźcie, pokażę wam, jak zrobić babkę, ale oczywiście w boszu. Jest to borsz, który kupiłem żonie pod choinkę. Aczkolwiek jeszcze go nie przerobiłem na lajony. Ale zaraz zobaczycie, o co chodzi. Potrzebujemy jedną miskę borszu. Czekaj, na pewno zapytałem, myślą teraz, czy to jest zielony, czy niebieski borsz. Powiem wam, że to jest wersja zimowa boscha i to nie będzie ani borsz zielony, ani borsz niebieski. Będzie to borsz biały, wersja zimowa. A więc jedziemy. Robimy babeczkę. Uwierzcie mi, robiłem już ją kilka razy i od pierwszego razu jest Primasor. Naprawdę bardzo dobra babka, mega prosta. I to, co ja zawsze lubiłem w babkach, ja nigdy nie przepadałem, było pomieszane to czekoladowe z białym, tym takim zwykłym. I tu nie będzie tego czekoladowego z kakao, tylko będzie cała biała. Aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie pomieszali, żeby była, jak się nazywa, Grzesiu, taka babka dwukolorowa? Piaskowa? Babka dwukolorowa. I potrzebujemy taką 5 jajków. Tylko pamiętajcie, że to muszą być jajka z szybkiego wybiegu. Ciach, pieniężka. Pamiętajcie później powimować skorupki, chyba że potraficie zrobić tak, żeby te skorupki nie wpadały. Ja tego zrobić nie potrafię i zawsze mam... O właśnie, nawet nie umiem stłuc jajka, dobrze. O matko. Tutaj by mi się przydało poszukać tutoriala, jak się tłucze jajka. No patrzcie, co to jest? To jajko odfrunie zaraz. Poszło. I teraz, moi drodzy, tak o, mamy nasze jajeczka i wsypujemy półtorej miarki, w moim przypadku takiej szklanki cukru. O matko, coś mi nie wyszło. Jedna. I połówka. Powiem wam szczerze, że nie cierpię, kiedy ktoś podaje łyżka, łyżeczka czy coś, ponieważ łyżka łyżce nierówna i tak dalej. Te przepisy wtedy wychodzą takie z bani. Ja bym wolał, że ktoś mi powiedział tyle gramów tego, tyle gramów tego, no ale niestety przepisy takie nie są. Mąką się zajmiemy później. Teraz jeszcze do tego wsypiemy wszystkiego. Cukier waniliowy. Akurat mi się skończyły fajne cukry, bo kupowałem takie z prawdziwą wanilią, a nie wanilinowe. I z prawdziwą wanilią fajne one wchodziły. W granicach 3 zł one kosztują. I sypiemy do tego cukier. I tą breję trzeba teraz rozmieszać. I ja do tego użyję boscha, który niestety nie jest na lajonkach. Ciach. Ciach. Ja to ustawiam sobie na jakiś tam program trzeci, czwarty. I niech to się bełta chwilę. W międzyczasie, jak to się bełta, przygotuję resztę prefabrykatów, które będą nam potrzebne. Potrzebujemy mąkę tortową do tego, 650. Potrzebujemy naszą szklaneczkę. Potrzebujemy także jakiś olej. Do tego użyjemy jakiegoś bieda oleju, takiego z łapką czy coś, ale on starczy nam. Potrzebujemy szklankę oleju, 3 szklanki mąki i szklankę wody. I będziemy to powolutku teraz dodawali do tego, co nam się tam miksuje. 124 Mercedes bardzo chętnie przyjmuje takie coś. Dwulitrówka, bez turbiny, bo na turbinie wtedy się osadza takie tłuste coś i turbiny się psują. No i tak jak mówiłem, szklanka oleju, szklanka, w tym przypadku kubek wody, aczkolwiek odmierzyłem, że jest tyle samo wody i oleju i 3 kubki damy mąki 650. Dodajemy wszystko po kolei. I teraz mieszamy nasz zajzajer przez jakiś czas. Jak to zrobić bez boscha, nie mam pojęcia. Ja to robię tym urządzeniem. I teraz jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli dodaniu 2 łyżeczek proszku do pieczenia. No i właśnie tu jest kwestia 2 takich łyżeczek, czy małych. Ja to dodaję na oko. A to właśnie żona na mnie krzyczy, która jeszcze ani razu tej babki nie robiła, ja już robię 6 taką. No tak, ale wyciekała ci spoza foremki, a teraz już wiem dlaczego. To była bardzo ekspresyjna babka. Bo dawałeś 2 czubate łyżki proszku. No bo jak w przepisie jest napisane 2 łyżki, to co to są 2 łyżki? Dobrze, że stołowych nie dałem. Będzie drama na YouTube.
dodatkiem babka, wody. Najlepiej wyszła babka. Ta babka mi bardzo dobrze wyszła. No teraz, moi drodzy, pokażę wam, jak zrobić polewę, ponieważ można kupić takie po 2-3 zł. Nie mam w tym momencie, bo robię babkę na wariacki. Czekaj. Nie masz 2-3 zł, czy nie masz polewy? Nie mam polewy. 2-3 zł by się jeszcze chyba gdzieś znalazło. Więc bierzemy cukier zwykły, zamykamy i mamy na przykład fajne aromaty z KFD. Tutaj mamy aromat kokosowy. I jego dodamy później, a nie teraz, a bym głupotę zrobił. Mielimy po prostu nasz cukier. Co to jest za młynek, powiedz, bo będą pytali. Z 91 roku. Dobry młynek. Po rosyjsku jest napisane, nie wiem. Żopu. I działa cały czas, niezawodnie. Chyba, że się teraz pali. Kokaina. Kokainu. Jo, twoją macie. To jest to kokainu. I teraz przysypujemy to do czegokolwiek. I ja dodam tutaj ze 3 krople tego płynu. Daj 5. Dobra, 5, ale to będzie... Jedna kropla jest chyba na pół... 3 krople na pół litra chyba powinno się dawać normalnie. I teraz ja wiem, że może 2-3 łyżki wody, zaraz zobaczymy. Jedna, druga i pomieszamy, za czym się będzie działo. Przepis, którego brałem tą babkę, tam było napisane, żeby jakoś tłuszczem smarować brytwankę. Ja nie znam się tego, więc tego nie robię. Biorę kawałek papieru takiego do pieczenia i dodaję do takiej brytwanki. I na tym się kończy w zasadzie to. I koryczka. Koryczka, brytwanki. Tak samo smakuje. Tak to jest, jak nagrywam film i gadam z Grzesiem. Już powinien być od pół godziny włączony piekarnik. I teraz tak, ja ustawiam na 180 stopni. I w przepisie było powiedziane, żeby piec ją godzinę czasu na zwykłych ustawieniach. Mi ono nie działało i piekłem na normalnych ustawieniach półtorej godziny i była nie do końca dopieczona. Dlatego używam takiego znaczka Mercedesa. Widzicie? Używam takiego znaczka Mercedesa, tam jest góra i dół. Tam się jakieś wiatraki robią, coś tam chodzi. I na tych ustawieniach półtorej godzinki wychodzi cymes. Zobaczcie, jak wygląda babiczka. Na termobiegu, tym razem akurat, bo zawsze sprawdzam, ja albo żona takim patykiem wbijając. I tym razem była chyba godzinę 10 minut akurat. I teraz co? Polewamy to lukrem. Czekamy aż zastygnie i smacznego. Więc to był pierwszy i mam nadzieję nie ostatni odcinek Gotuj z Kreatorem. No może właściwie nie pierwszy, bo był już live, jak ja robiłem jajecznicę, ale to się chyba nie liczy. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków albo gotowanie na live'a, to dajcie mi znać w komentarzach, a będą takie filmy się pojawiały. Łapka w górę tymczasem, moi drodzy, i do zobaczenia już w kolejnym odcinku niebawem. Hejka! Ta woda, szklanka, ale proszę do pieczenia, bo tłuszcz tego nie używam, nie umiem. Dobra, czyli... Tego nie umiem, to nie używam.